W naszej codziennej diecie powinniśmy unikać ryb dużych, czyli na przykład dużych ilości tuńczyka, rekina czy miecznika. To są takie ryby, które długo żyją, są drapieżne, a przez to gromadzą dużą ilość związków toksycznych, w tym metali ciężkich. W naszej diecie powinny się pojawić jak najczęściej ryby. Najlepiej wybierać ryby drobne i te z akwakultur, które są sprawdzane pod kątem właśnie zanieczyszczeń. Można również wybierać ryby dziko żyjące, czy to ryby oceaniczne, czy nasze po prostu pstrągi górskie. Są to ryby, które dostarczają sporą ilość pełnowartościowego białka, są niskokaloryczne, no i czyste. Ryby, a tutaj konkretnie mam na myśli kwasy tłuszczowe omega-3, które występują w rybach tłustych, wzmacniają odporność, jakby są bardzo cenne i powinny się pojawiać właściwie najlepiej codziennie w naszej diecie. Natomiast dobrym źródłem kwasów omega-3 jest po prostu tran, który można suplementować.